Witam Was na kanale Mirasia Horror Story, a to jest 38 już odcinek. Jestem przeziębiona, jak pewnie słychać, i mówię przez nos, plus do tego jestem ranna. A więc już w tą sobotę mam odznakę, nie ma odwrotu, już wszystko jest poopłacane, więc będzie oczywiście z tego filmik, jak i relacja. Teraz w sobotę mieliśmy dosyć cienki i kiepski trening, ponieważ był to trening skokowy i wyglądało to okropnie, jak nigdy. Przez to, że jeździłyśmy dosyć długo ujeżdżeniowo, ćwiczyliśmy tam różne zmiany nóg, mamy to już prawie perfekt. I jak skakałyśmy, to był problem ze wszystkim, z odległościami, ze wszystkim. Po prostu wyglądało to strasznie, ale za to bardzo się zdziwiłam, ale pomiędzy przeszkodami po krzyżaku do stacjonaty 3 razy zmieniła na prostej nogę. Już sama się chyba zgubiła, na którą nogę galopuję, ja też po części. Byłam już tak zestresowana tymi nieudanymi skokami, że sama już nie wiedziałam, na jaką nogę galopuję. Skoki były jeszcze takie w miarę okej, ale z okserem mieliśmy bardzo duży problem, ponieważ biła się za bardzo, za blisko tego oksera i raz wleciała w tą przeszkodę. A stacjonaty leciała jak sarna. Hop! I... Przez to, że ona chodzi taka przeszkoda, trzeba skakać! Napala się, to muszę ją przed tą przeszkodą przytrzymywać, ponieważ ona potem się gubi, czy ona skoczy, czy tego nie skoczy, czy dobrze się wybije, czy się nie wybije. Jak zaczęliśmy tylko trening, po rozkusowaniu się, tylko zobaczyła, że ktoś rozkłada przeszkodę, ona już głowa do góry. I w galopie nawet nie było mowy o tym, żeby ona szła zebrana. Pędziła. Pędziła, ona już chciała skakać, ona już wiedziała, że poczuje dzisiaj ten wiatr w grzywie. Zaczynam się już bać tej odznaki, że Prima swoimi humorkami wszystko zniszczy. Bo ona się strasznie stresuje, jak będzie miała się zatrzymać, to ona będzie mi chodzić w kółko. Sama wiem, że ja tak samo jak Prima jesteśmy bardzo dobrze przygotowane, wszystko umiemy, razem zgrane jesteśmy. I obawiam się tej odznaki, ponieważ boję się, że Prima po prostu się masakrycznie zestresuje, boi się strasznie transportu, stresuje ją to. Do tego jeszcze to będzie w Ostrodze, czyli nowa stajnia, nowe konie i to bardzo dużo nowych koni. I sądzę, że będzie chodzić jak patyk sztywno. Jak kijek. Będzie chodzić, jakby jej miotłę będę wsadzić. Będzie chodzić, jakby jej Amelkę będę wsadzić. Amelka, jakby co to był żart. Skojarzyłaś mi się z miotłą. A teraz zapraszam Was do filmiku bez cenzury. Dobrze! Dobrze. Dobrze, pochwal.
I spokojnie, nie? Dobrze. Patrz na przeszkodę już. No dlatego mówię, patrz na przeszkodę, tak? Szukaj jej po prostu. Już sobie teraz planuj. Dobrze. Kurwa klima! Hej! To mnie wkurza. Na prostu. No nauczyłaś jej tego, co teraz masz. To nie jest klima ujeżdżenia. Dobrze. Patrz już na przeszkodę. Już wykręcaj. Dobrze. Dobra noga. Już patrz na przeszkodę. Dobrze. O, dobrze. Może być. Może być. Pochwal ją.